Na placu 100 straconych w Zgierzu uroczystą przysięgę na sztandar złożyło 51 żołnierzy nowo wcielonych do 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej. Każdy z przysięgających żołnierzy otrzymał przydział do różnych batalionów, gdzie od tego momentu będą pełnić służbę. Ich zadaniem będzie zwiększenie bezpieczeństwa i obrony terytorialnej, co jest kluczowe dla ochrony lokalnych społeczności oraz reagowania na zagrożenia w regionie. Przysięgę poprzedziło specjalne szkolenie, które było dość ciężkie. Mało snu, mało wolnego czasu, dużo ćwiczeń, napięty grafik. Podczas 16-dniowego szkolenia żołnierze zdobyli podstawową wiedzę z zasad zachowania się na polu walki, taktyki, obsługi broni, strzelectwa, udzielania pierwszej pomocy, łączności czy topografii.